Samuel Stefanik, witamy serdecznie ponownie w Brukbecie Termalice Niecieczka. Tęskniłeś się za zanieczyszą? Dzień dobry. No tak, no, nie jest to długo co co tu byłem, mnie to półtora roku, czyli praktycznie nie zapomniałem w ogóle o, o, o niecieci i, i jestem tu no. Za Tobą pierwszy, powiedzmy, nowy debiut, bo Brookbetter Malika Nieciecza zagrała mecz Pucharu Polski. Zwycięstwo 4 do 0. Patrząc na sam wynik, można powiedzieć, lekko, łatwo i przyjemnie, ale teren powiedział, że ten mecz wcale taki prosty dla Was nie był. No tak, dobrze, dobrze żeśmy zrobili zwycięstwo. Ważny mecz dla nas, że też pozytywnie wstupiliśmy do sezonu i, i mecz no, poukładał się nam tak, jak, jakśmy grali. No. Jakbyśmy Zlekceważyli przeciwnika, bo coś, nie, nie przyłożyli się do tego meczu. Tak, było by trudniej dla nas, ale, ale, ale dobry wynik, i, i to jest ważne. To jest ważne też w kontekście tego, że już w najbliższy weekend, w najbliższą sobotę, startuje nowy sezon Fortuna Pierwszej Ligi. Na dzień dobry zagramy tutaj w Dniecieczy na stadionie Brugwetu Termaliki z Zagłębiem Sosnowiec, a więc od razu ciekawy rywal tutaj przyjedzie do nas. Tak čekavý rival, ale myslím, že, že dla nás, dla nás, nepoviem, že obojentne, ale dla nás my musíme sa pripravovať na, na každého, tak samo, že ideme po, po tri punkty i to nás tylko interesuje.